Wreszcie jest wyjątkowy OLED, 32 cale, 4K, 240 Hz odświeżania. Wreszcie na polskim rynku w większej ilości pojawiają się takie właśnie monitory, czyli teoretycznie monitory ostateczne. Na papierze brzmi to jak monitor wręcz idealny. 32 cale i 4K to połączenie wręcz perfekcyjne. Do tego wszystkiego mamy tutaj mieć bardzo dobry panel QD OLED. I temu wszystkiemu dzisiaj się przyjrzymy, a pod koniec porozmawiamy sobie, czy taki monitor w takiej cenie ma sens i jak oczywiście wygląda jego konkurencja. Więc od razu zacznijmy. A od czego zaczynamy? Od aktualizacji oprogramowania, bo jest to rzecz wręcz obowiązkowa. Mój egzemplarz przyszedł z oprogramowaniem 0.009. Możecie to zobaczyć w dolnym prawym rogu, kiedy włączycie menu takiego monitora. Dlaczego musimy to aktualizować? Ponieważ to stare oprogramowanie ma jeden naprawdę bardzo duży minus, o którym powiem Wam, kiedy będziemy mówić o kolorach, bo to jest z tym związane. Tak więc trzeba pobrać oprogramowanie od MSI, podłączyć monitor do komputera za pomocą DisplayPorta oraz podłączyć również USB i po prostu przeklikać dalej, aby monitor się zaktualizował do najnowszego oprogramowania 0.01, które to ten problem i kilka innych rozwiązuje. Tak więc od razu przejdźmy do kolorów i zaczniemy od zwykłego codziennego użytkowania w trybie SDR. Jak tam wyglądają kolory? Ano wyglądają na bardzo nasycone, wręcz przesycone, ponieważ prosto po wyjęciu z pudełka, kiedy jesteśmy w trybie SDR, to monitor pokazuje nam wszystkie swoje możliwości i pokazuje swój pełny, otwarty, ogromny wręcz gamut. Panele QD OLED mają bardzo wąskie, bardzo czyste piki dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego, a to pozwala im uzyskać przeogromne wręcz pokrycie, nawet wychodzące ponad standard DCI-P3, który to jest wykorzystywany w trybach HDR. Z tego też powodu ten monitor prosto po wyjęciu z pudełka ma bardzo duże przekłamanie barw. Ale jak się pewnie domyślacie, jest tutaj świetny tryb sRGB, który dosłownie ogranicza nam gamut tego monitora do standardu sRGB, który to jest wykorzystywany w zwykłych treściach SDR-owych. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Kiedy wyjmiemy ten monitor z pudełka, to zobaczymy, że ma on zaskakująco bardzo dobrze dostosowaną temperaturę barwową. Odrobinkę idącą w stronę czerwieni, wynoszącą okolice 6400 Kelvinów, ale i tak jest to wynik naprawdę fenomenalny. Bardzo dobra również jest gamma prosto po wyjęciu z pudełka. Jasność jest niezbyt dobra i to jest rzecz, o której musicie wiedzieć. Ten monitor w trybie SDR uzyskuje ledwo 250 nitów. To jest taka jasność, jaką aktualnie uzyskują monitory za 300 albo 400 zł. OLEDy, mówiąc wprost, nie nadają się do bardzo jasnego pomieszczenia. Jeśli jesteście osobami, które swój własny aktualny monitor używają na 100% jasności i macie na przykład przeogromne okna albo drzwi balkonowe, które zawsze chcecie mieć otwarte, to wtedy ten OLED po prostu w ogóle nie pokaże Wam swoich możliwości, a pokażę Wam wszystkie minusy takich paneli, czyli m.in. dosyć niska maksymalna jasność w trybie SDR oraz drugi minus widoczny na panelach QD OLED, czyli rozjaśniona czerń ze względu na zewnętrzne światło, które pada na ten monitor. Tak więc w ciągu dnia czy w jasnym pomieszczeniu OLEDy po prostu sobie nie radzą i trzeba być tego świadomym. Jeśli na co dzień używacie monitora w bardzo, bardzo jasnym pomieszczeniu, to praktycznie zawsze monitor jaśniejszy będzie wyglądał lepiej niż monitor ciemniejszy. Więc do bardzo jasnych pokojów bardzo mocno polecam najnowsze aktualne mini LEDy, ale wieczorem i w nocy ten panel pokaże swój pazur. Więc przejdźmy teraz do trybu sRGB, który jest po prostu wspaniały. Tak więc w przypadku tego monitora w treściach SDR-owych bardzo, ale to bardzo polecam korzystać z tego trybu sRGB, który działa po prostu świetnie, pokazuje Wam bardzo dobre i bardzo mało przekłamane barwy. W tym przypadku to jest monitor, na którym nawet możemy się bawić z grafiką bez żadnego problemu. Oczywiście to jest ostatecznie Wasz monitor. Jeśli chcecie nawet w trybach SDR widzieć jego pełny gamut i bardzo nasycone kolory, to ustawiajcie go tak, jak sami wolicie. Ale jeśli chcecie w pełni wykorzystać możliwości takich OLEDów, to w trybie SDR polecam. Tryb sRGB, a pełny, ogromny gamut i bardzo nasycone kolory, które będą poprawnie już wtedy oddane, polecam do trybu HDR, do którego właśnie teraz dochodzimy, ponieważ tutaj łączy się cały ten wątek dotyczący oprogramowania tego monitora. Na poprzednim oprogramowaniu, kiedy mieliśmy monitor w trybie sRGB i następnie włączaliśmy w komputerze tryb HDR, to monitor zostawał nadal sklampowany, ściśnięty do znacznie mniejszego gamutu niż powinien mieć. I to nie ma jakby żadnego sensu, ponieważ włączacie tryb HDR, który wykorzystuje ten szeroki gamut tego monitora, a Wasz monitor sobie siedzi i mówi: nie, ja jestem w trybie sRGB, nawet w trybie HDR. Tak więc trzeba było to ręcznie zmieniać, co nie miało żadnego sensu. Na szczęście to najnowsze oprogramowanie to zmieniło i działa to teraz tak, jak działa to na wszystkich innych dobrych monitorach. Czyli jesteśmy w zwykłym trybie sRGB w SDR-ze, ale kiedy przełączamy się na tryb HDR, to wtedy monitor ignoruje jakby informacje o tym klampie i pozwala w trybie HDR temu monitorowi skorzystać z pełnego, ogromnego po prostu pokrycia. Tak więc jak wygląda tutaj HDR na moim egzemplarzu?
Na początek spojrzmy na tak zwaną krzywą IOTF, która jest jedną z najważniejszych krzywych, jeśli testujemy cokolwiek w trybach HDR. To właśnie ta krzywa nam mówi, czy pewne barwy są rozjaśnione, czy ściemnione, czy może jednak pokazywane tak, jak powinny być pokazane. W trybie HDR ten monitor posiada dwa tryby. Jeden nazywa się True Black 400, który ogranicza maksymalną jasność do okolic 450 nitów, oraz drugi, który zdecydowanie bardziej polecam, który nazywa się Peak 1000 i tam jesteśmy w stanie dobić nawet do okolic 1000 nitów maksymalnej jasności. Spójrzcie proszę teraz na wykres jasności tego monitora, ponieważ musicie zrozumieć, jak on w ogóle działa, o co w tym wszystkim chodzi. OLEDy nigdy nie są w stanie pokazać maksymalnej jasności na pełnym ekranie. OLEDy działają tak, że im mniejsza jest rozjaśniona jakaś część ekranu, tym bardziej możemy tę małą część rozjaśnić. Dlatego też, kiedy spojrzycie na ten wykres, to zauważycie, że test wykonywany na oknie wielkości 10% jakby wszystkich pikseli na monitorze albo mniejszym, pokazuje nam ogromny wręcz wzrost jasności. I co to w ogóle znaczy, jak to interpretować? Oznacza to, że ten monitor w trybie Peak 1000, który zdecydowanie bardziej polecam, jest w stanie dobić nawet do 1000 nitów. Różne efekty, jakieś błyski, wybuchy, jakaś magia, być może jakaś pochodnia, być może jakieś ognisko, być może jakieś odbłyski, jakieś refleksy są w stanie uzyskać bardzo wysoką jasność i trochę bardziej zbliżyć się do tego, co widzimy w prawdziwym, normalnym życiu. Są w stanie uzyskać, jak sama nazwa wskazuje, High Dynamic Range, uzyskać szeroki zakres tonalny. I to jest jakby cała właśnie magia tego HDR-u, że w tych trybach jesteśmy w stanie uzyskać znacznie większą różnicę między na przykład jakimś cieniem czy jakąś jaskinią, gdzie jesteśmy, a jakimś błyskiem, jakimś efektem, jakimś wybuchem, który znajduje się gdzieś indziej. I to właśnie robi ten tryb Peak 1000, który zdecydowanie tutaj bardzo polecam, ponieważ 1000 nitów to jest naprawdę bardzo dobra wartość. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, w trybie HDR ten monitor korzysta ze swojego pełnego gamutu, więc w trybie HDR będziemy mieć połączenie zarówno bardzo nasyconych kolorów, ale co bardzo ważne, przez to, że treści, które oglądamy, również działają w tym trybie HDR, to nie będziemy mieć mocnego przekłamania barw, tylko wtedy te nasycone barwy, które widzimy na monitorze, będą wyglądać tak, jak powinny wyglądać. Dlatego używanie OLEDów w taki sposób, że w trybie SDR korzystamy z trybu sRGB, a w trybie HDR pozwalamy monitorowi korzystać ze wszystkiego, jest według mnie najlepszy, ponieważ wtedy zobaczymy jakby największą różnicę na korzyść OLEDa. Więc jak tutaj wyglądają kolory w tym trybie HDR? Bardzo, ale to bardzo dobrze. Nie idealnie, ponieważ widzimy w testach przekłamanie barw, że nie jest aż tak dobrze, jakby mogło być, ale nadal mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrą temperaturą barwową, z bardzo dobrym przekłamaniem, nawet kiedy będziemy testować względem znacznie większego standardu BT2020, a przede wszystkim, co jest bardzo, bardzo ważne, panele QD OLED nie mają białego subpiksela, mają tylko i wyłącznie subpiksel czerwony, zielony i niebieski, a to takiemu monitorowi pozwala uzyskać przeogromną wręcz saturację przy bardzo wysokiej luminancji, z czym mają problem panele typu WOLED. Kiedy popatrzycie sobie na tak zwany gamut rings, to jest to specjalny test, który pokazuje Wam, czy monitor jest w stanie pokazać dany kolor przy możliwie jak największej luminancji. I w przypadku gamutu DCI-P3 ten monitor jest w stanie pokazać praktycznie, prawie że wszystkie barwy, jakie w tym standardzie istnieją, niezależnie od ich jasności. Tak więc nawet bardzo jasne rzeczy będą na tym sprzęcie bardzo, bardzo nasycone. Takie, jakie powinny być. Tak więc jeśli chodzi o przekłamanie barw, zarówno w trybie SDR, jeśli włączymy oczywiście tryb sRGB, jest świetnie, i również w trybie HDR, kiedy włączymy sobie tryb Peak 1000, mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre przekłamanie barw i po prostu ten monitor wieczorem czy w nocy pokazuje 100% swoich możliwości. Mamy wtedy bardzo przyjemną jasność, mamy wtedy fizycznie idealną czerń, ponieważ kontrast na OLEDach jest po prostu nieskończony, mamy przeogromne pokrycie i ogromną saturację przy bardzo wysokiej luminancji, więc ten monitor pod tym względem w trybie HDR po prostu wygląda bardzo, bardzo dobrze. Nie idealnie, bo to przekłamanie mogłoby być lepsze, ale i tak jest po prostu świetnie. Jednym z takich lekkich minusów jest chociażby krzywa IOTF dla trybu Peak 1000, gdzie zobaczycie, iż test wykonany na 10% oknie ma leciutko ściemnione pewne wartości w okolicach 60%. Jeśli jednak ten sam test bym ponowił dla okna wielkości 1% czy 2%, to wtedy ta krzywa byłaby prawie że perfekcyjna. Świetnie ten monitor również wygląda pod względem równomierności, zarówno jeśli chodzi o równomierność bieli, ale przede wszystkim równomierność czerni, ponieważ OLEDy jakby naturalnie nie posiadają problemu z czymś po kroju IPS Glow czy Backlight Bleedingu, no bo tutaj po prostu nie ma żadnego podświetlenia. Jeśli piksel się wyłączy, to jest on wtedy idealny, więc czerń i równomierność całego ekranu wygląda tutaj wyśmienicie. Musimy teraz wrócić do codziennego użytku i do subpikseli, ponieważ jest to temat bardzo ważny w przypadku tego monitora. Musicie być świadomi tego, że OLEDy ze względu na inny rozkład subpikseli wyglądają na po prostu mniej ostre, jeśli chodzi o taką codzienną pracę z tekstem. I dla niektórych był to tak duży problem, że ze względu na tą mniejszą ostrość czcionek i widoczny taki kolor fringing obok, po prostu oni zdecydowali, że hej, to jeszcze nie jest monitor dla mnie, ja czekam na jakiś monitor, który będzie miał większe zagęszczenie pikseli, aby już ten problem z czcionkami został wręcz wyeliminowany. I mogę powiedzieć, że w przypadku
przypadku tego monitora, przynajmniej dla mnie osobiście, nie ma już jakiegokolwiek problemu z czcionką. Połączenie 32 cali z rozdzielczością 4K daje nam naprawdę bardzo dużo pikseli na cal i pomimo tego, że mamy tutaj niestandardowy rozkładca pikseli, to ten obraz jest ostry jak żyleta. Jeśli chodzi o właśnie działanie z małą, chudą czcionką, która była problematyczna dla innych paneli OLEDowych i kudeł OLEDowych. Tak więc wreszcie, według mnie zostało to wręcz całkowicie naprawione. Wygląda to pod tym względem bardzo dobrze. Ale wiecie, co wygląda jeszcze lepiej? Granie, no bo trzeba do tego wreszcie przejść i od razu zaczynamy od input laga, który zmierzony jest bardzo dobry. Co mnie całkowicie nie dziwi, ponieważ 240Hz monitory w połączeniu z fantastycznym, topowym tak naprawdę czasem reakcji pikseli, który jest prawie że natychmiastowy, zawsze w moich wynikach end-to-end, czyli od kliknięcia switcha na danej myszce do 10% zmiany na ekranie, wypadają po prostu znakomicie i tutaj nie jest inaczej. Jeśli chodzi o czas reakcji pikseli, to jest to jeden z najszybszych czasów reakcji pikseli, jakie kiedykolwiek przetestowałem, ponieważ czas reakcji pikseli tutaj nie wynosi milisekundy ani pół milisekundy, tylko wynosi okolice 800 milisekundy. Tak więc czas reakcji pikseli możemy tutaj już mierzyć w mikrosekundach. Jest to fantastyczny wynik i raz jeszcze całkowicie mnie on nie dziwi, ponieważ jest to naturalna cecha paneli OLEDowych. Tak dobry czas reakcji pikseli w połączeniu z tak wysokim odświeżaniem daje nam tutaj panel, który podczas ruchu jest czysty jak łza. Oczywiście, żeby to było jasne, monitory o jeszcze wyższym odświeżaniu czy monitory ze stroboskopem, które nadal mają bardzo dobry czas reakcji pikseli, będą w stanie uzyskać nawet ostrzejszy obraz podczas ruchu niż to, co mamy tutaj, ale jak na monitor 240Hz bez stroboskopu, no to dostajemy tutaj praktycznie 100% możliwości tego, co taki panel może oferować. Wygląda to po prostu wspaniale, zaproszającym się obiektem nie ma jakiejkolwiek smugi i obraz jest tak piękny, jak dosłownie fizyka mu pozwala. Takie połączenie rozdzielczości 4K i takiej wielkości na zwykłych proporcjach 16:9 świetnie również nadaje się do konsol. Monitor posiada pełny port HDMI 2.1, tak więc możecie go połączyć chociażby z PS5 w trybie 4K, nawet 120 Hz. Jednak jest kilka rzeczy, na które muszę ponarzekać i moim zdaniem największą z nich jest, przynajmniej w moim przypadku, G-Sync. G-Sync na moim egzemplarzu w połączeniu z moim komputerem po prostu nie działa. Owszem, jestem w stanie go włączyć, jestem w stanie go aktywować i widzę, że on robi to, co ma robić, ale niestety w moim przypadku widoczne jest naprawdę bardzo mocne migotanie. I to niezależnie od tego, na jakiej grze to testowałem. Wy widzicie ujęcia na chociażby Cyberpunku, ponieważ mam tam specjalną taką miejscówkę, gdzie jest tak ciemno, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe, nie licząc tego centrum i właśnie takie miejsca podbijają to migotanie do bardzo, bardzo mocnego poziomu. Ale przetestowałem to na różnych grach i niestety zawsze wyglądało to źle. Oczywiście muszę powiedzieć jedną rzecz. Kamera widzi to znacznie mocniej niż nasze ludzkie oczy. Jednak nie zmienia to faktu, że ja osobiście z G-Synca w tym monitorze po prostu nie korzystałem, bo nie mogłem. Czułem się niekomfortowo, czułem się źle. I niestety migotanie w przypadku włączenia synchronizacji to jest ogólny problem OLEDów. IPS-y oraz panele TN z migotaniem radzą sobie najlepiej. Panele VA niestety z tym migotaniem z G-Synca czy FreeSynca mają już pewne problemy, zaś OLEDy radzą sobie nawet jeszcze gorzej niż panele VA. I to nawet nie ma znaczenia, że mamy do czynienia z monitorem za 5-6 tysięcy względem monitora za 1000. Po prostu OLEDy ze względu na ten idealny wręcz kontrast, niestety ten problem z migotaniem mają aktualnie po prostu praktycznie zawsze podbity. A tutaj ten problem wygląda jeszcze gorzej. Kiedy mówimy o OLEDach, trzeba też porozmawiać o wypaleniu się. Niestety trzeba być świadomy tego, że panele OLEDowe czy kudeł OLEDowe mogą się wypalić. Jak szybko akurat ten panel będzie się wypalał, dowiemy się tak naprawdę dopiero za rok czy dwa lata, kiedy osoby będą już z nich znacznie dłużej korzystać. MSI chwali się, że ma 3-letnią gwarancję, która ma obejmować wypalenie i to jest zawsze taka mimo wszystko furtka bezpieczeństwa. Wiele osób boi się tak naprawdę przesiadać na OLEDy, ponieważ nie są świadome tego, jak będzie to wypalenie wyglądać. A producenci mówią, hej słuchajcie, dajemy tutaj gwarancję, tak więc teoretycznie nie powinniście się bać. Jednak moją rolą jako recenzenta jest to, aby wam powiedzieć, że OLEDy mogą się wypalić. I raczej nie jest to pytanie, czy się wypalą, tylko raczej kiedy się wypalą. Tak więc chcę, żebyście byli tego świadomi. Sam kupiłem monitor OLEDowy za swoje własne pieniądze, aby to dokładnie przetestować i zrobić kiedyś taki dedykowany materiał na temat wypalenia się OLEDu. Tak więc podsumujmy to wszystko, co powiedziałem w kilku punktach i za chwilę porozmawiamy sobie o cenie tego sprzętu i jego konkurencji. Mamy tutaj do czynienia z monitorem naprawdę wyjątkowym. Monitorem, który ma następujące cechy. Ma prześwietne przekłamanie w trybie SDR, oczywiście tylko i wyłącznie jeśli włączycie tryb sRGB, bo jeśli nie, no to monitor pokaże wam ten swój ogromny gamut i bardzo mocno przesycone kolory, ale być może wy takie po prostu lubicie, tak więc to jest wasz sprzęt, używajcie tego jak wam się podoba, ja polecam po prostu tego trybu sRGB używać. Jako że jest to OLED, mamy idealną czerń, idealną równomierność czerni i obraz, który nie ma problemu z IPS Glowem czy Bagley Beadingiem, ale zarazem jest to kudę OLED, który niestety ma problem z rozjaśnioną czernią, kiedy pada na ten monitor jakieś zewnętrzne światło.
światło. I to jest zdecydowany problem, o którym trzeba wiedzieć. Jako, że to jest OLED, to taki panel zawsze będzie najlepiej działał wieczorem albo w nocy, w jakimś po prostu ciemniejszym pomieszczeniu, ponieważ w ciągu dnia te 250 nitów na tym monitorze to jest po prostu dla niektórych osób mało. Jeśli macie bardzo jasne pomieszczenie, będzie to dla Was problem. Jednak jeśli macie takie pomieszczenie jak ja, z jakimiś zasłonami i tak dalej, to bez żadnego problemu te 250 nitów będzie wartością bardziej niż wystarczającą. Osobiście w tym pomieszczeniu używam mój monitor ustawiony na 200 nitów, czyli nawet niżej niż 100% możliwości tego sprzętu. Tak więc każdy ma swoje własne preferencje, musicie troszkę bardziej zrozumieć ten temat. Mamy tutaj praktycznie idealny czat reakcji pikseli, świetny input lag, bardzo wysokie odświeżanie, a to wszystko w połączeniu z tym HDR-em, który w trybie PIK 1000 dochodzi do tych praktycznie 1000 nitów i ma bardzo dobrą krzywą ETF, chociaż nie idealną. I do tego wszystkiego jeszcze musimy dodać fantastyczne wręcz pokrycie panelu QD OLED, daje nam obraz, który w trybie HDR po prostu wygląda fenomenalnie. Wieczorem albo w nocy, przypominam. Jednak mamy tutaj problem z G-Synciem, musicie o tym wiedzieć. I przechodzimy teraz do ceny, która na dzień dzisiejszy ma wynosić około 5800-6000 zł. To jest cena bardzo duża. I chcę, żebyście byli świadomi moim zdaniem najważniejszej rzeczy. W przypadku tego monitora nie dopłacacie tak naprawdę za obraz. Dopłacacie za 32 cale i za 4K. To jest rzecz, która na rynku monitorów zawsze była najdroższa. Jeśli popatrzymy na monitory o standardowych rozmiarach i na standardowych proporcjach 16:9, to monitory 32-calowe 4K zawsze, ale to zawsze były tymi monitorami najdroższymi. Porównując oczywiście do innych standardowych jakby rozmiarów i standardowych proporcji. I tutaj nie jest inaczej. Ten monitor jest bardzo drogi i musicie być świadomi, że właśnie za tę wielkość i rozdzielczość tak naprawdę dopłacacie. To, że mamy tutaj 240 Hz też jest świetnym dodatkiem. Dlaczego tak mówię? O co mi chodzi? Ponieważ na dzień dzisiejszy jesteście w stanie tak naprawdę za około 3,5 tysiąca złotych kupić monitor, który ma bardzo podobny obraz jak ten monitor za około 6 tysięcy złotych. Poprzednia generacja QD OLEDów, taka jak jest za mną, 34-calowa, o proporcjach 21:9 i odświeżaniu 165 Hz, jest aktualnie dostępna za około 3500 do 4000 zł w zależności od modelu. I musicie zrozumieć, że ten monitor, jak i ten monitor na dole za mną, pod względem kolorów i obrazu są bardzo, ale to bardzo podobne. Mają bardzo podobną maksymalną jasność w trybie SDR, mają idealną czerń, mają ten sam problem z rozjaśnioną czernią, mają praktycznie takie samo pokrycie, mają praktycznie identyczny tryb PIK 1000 i praktycznie identyczną, no bardzo podobną jasność w trybie HDR. Mają tak samo świetny czat reakcji pikseli, ale oczywiście 240 Hz ze względu na większe odświeżanie będzie nawet wyglądał lepiej, będzie bardziej responsywny i będzie troszkę bardziej czysty. Jednak jeśli chodzi o sam obraz, o kolory, o jasność w trybie HDR, te monitory są do siebie bardzo podobne, a przypominam, jeden kosztuje okolice 6 tysięcy, drugi okolice 3,5 tysiąca złotych. I ja wiem, co za chwilę niektórzy powiedzą, którzy właśnie na taki monitor czekali. Chłopie, nie gadaj mi o tym, ja właśnie taki monitor chciałem. Chciałem monitor 32-calowy, 4K, wreszcie jest i ja taki monitor chciałem. Więc to mnie po prostu nigdy nie interesowało. I to jest coś, co trzeba zrozumieć. Osoby, które czekały na właśnie taki monitor, wreszcie się go doczekały. Wreszcie mają swojego świętego grala i naprawdę sprzęt pod wieloma względami fantastyczny, chociaż jak wszystko posiadający pewne minusy. Po prostu trzeba być świadomy tego, że dopłacacie tutaj za tę wielkość i za tę rozdzielczość. To jest tak naprawdę największa cena tego sprzętu. Bo tak jak mówię, pod względem obrazu w trybie HDR czy SDR, on się zbytnio nie różni względem monitora za 3,5 tysiąca złotych. I chcę, żebyście to bardzo dobrze wiedzieli. Oczywiście jest też jedna tańsza opcja, aby mieć OLEDa 4K na swoim biurku, jak chociażby kupno zwykłego 42-calowego telewizora od chociażby LG na rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ 42 cale na biurku to dla wielu osób jest po prostu zdecydowanie za dużo, ale daję Wam znać, że jest to rozwiązanie bardzo popularne i przez ostatnich kilka lat wiele osób właśnie poszło tą ścieżką. Tak więc moja aktualna rekomendacja wygląda tak, że jeśli chcecie mieć możliwie jak najlepszy obraz za jak najlepszą kwotę, ale jesteście w stanie zaakceptować przykładowo taki 34-calowy monitor o rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli i 165 Hz Wam jak najbardziej pasuje, to zdecydowanie bardziej polecam po prostu takie monitory, bo mają one znacznie lepszy stosunek ceny względem tego, co dostajemy. Zaś jeśli po prostu czekaliście na taki właśnie monitor, to śmiało jestem w stanie Wam go polecić, ponieważ jeśli chcecie te 32 cale i te 4K, to wreszcie to dostaliście. I ten właśnie panel przychodzi z równie pięknymi barwami, jak widzimy za mną. Czyli, jest to mówiąc wprost, monitor topowy. No i jak sami widzicie, ma on również naprawdę topową cenę.